Ósme zwycięstwo w pierwszej rundzie Ekstraklasy Kobiet odniósł KTS Enea Siarkopol w piątkowe popołudnie, pokonując we własnej hali KS Gotyk 3-1. W pierwszej grze Wiktoria Pawłowicz bez większych problemów pokonała Emilię Maruszak 3-0, oddając rywalce tylko 10 małych punktów. W drugiej partii utalentowana 15-letnia reprezentantka zespołu z Torunia Wiktoria Wróbel po zaciętym spotkaniu obfitującym w długie wymiany wygrała z Aleksandrą Michalak 3-0 i w meczu było po 1. Najbardziej zacięty pojedynek tego wieczoru stoczyły Kinga Stefańska oraz Zuzanna Błażejewicz. Kapitan tarnobrzeskiego klubu nie wykorzystała łącznie 4 meczboli w trzecim secie, w kolejnym zaś oddała w końcówce kilkupunktową przewagę. W piątej odsłonie udało się jednak Stefańskiej pokonać rywalkę i zwyciężyć 3-2. Dwa sety trochę niepotrzebne, bo w obydwu bardzo prowadziłam. Od nieszczęsnego backendu mojego się to zaczęło w trzecim secie, że chciałam super wow skończyć. No, stara, doświadczona zawodniczka takie rzeczy robi. No, trochę podniosła mnie fantazja, a później nie mogłam dograć tego. Znowu za mocno, za dobrze chciałam. No, na szczęście się trochę udało opanować swoje ciało i głowę i ten piąty set przechylił się na naszą szalę, bo byłabym chyba bardzo smutna, gdyby się inaczej to skończyło. Wygraną Enea Siarkopolu przypieczętowała Pawłowicz. Utytułowana Białorusinka pokonała Wiktorię Wróbel 3-0. Troszeczkę jestem rozczarowany, bo po cichu liczyłem na mały punkt, że będzie wynik 2-3. I kluczową partią tutaj była gra Kingi Stefańskiej z Zuzią Błażejewicz, który był faktycznie zacięty 3-2, ale niestety na korzyść gospodyń. I to przesądziło o tym, że wynik jednak był 3-1, a nie 3-2. Wygraliśmy, wygraliśmy. Za 3 punkty wygraliśmy. Kinga Stefańska wraca do coraz lepszej dyspozycji, wraca. Ola Michalak nabiera doświadczenia, nabiera. Wiktoria, która jest zawodniczką do przyszłości i być może reprezentacji Polski, świetne doświadczenie tutaj w trakcie tego meczu. Zuzanna Błażejewicz, zawodniczka, którą znam z reprezentacji Polski, to jest jeden z większych talentów polskiego tenisa stołowego. Stąd tak i a nie inny pojedynek z Kingą Stefańską. Natomiast ósmy mecz, ósma wygrana. Postaramy się bez porażki zakończyć rundę pierwszą. Będziemy pilnowali pierwszego miejsca przed play-offem. Dlaczego? No bo pierwsze miejsce przed play-offem to jest szansa, że ten mecz decydujący o złotym medalu będzie w Tarnobrzegu dla naszej tarnobrzeskiej publiczności. Kolejne zwycięstwo tarnobrzeskie tenisistki odniosły w minioną niedzielę, pokonując w Zamościu tamtejszą Akademię Zamojską 3-0. Punkty dla Enea Siarkopolu wywalczyły w tym meczu Kinga Stefańska, wygrywając z Anną Brzyską 3-2 oraz Wiktoria Pawłowicz i Agata Zakrzewska, które swoje rywalki pokonały bez straty seta. Mecz w Zamościu kończy pierwszą rundę rozgrywek w Ekstraklasie Kobiet. Jak podkreśla Kinga Stefańska, z perspektywy klubu nie tylko zakończona właśnie runda, ale cały rok należały do Agaty Zakrzewskiej. Cały ten rok, cały sezon jest, ja bym powiedziała, że on jest pod znakiem Agaty Zakrzewskiej, bo ona rozrobiła kolosalny postęp, wkomponowała się w tę drużynę, naprawdę bardzo solidnie gra. Myślę, że z tej perspektywy myślę, że on należał do niej, bo naprawdę największy postęp. Dziewczyny sobie tutaj bardzo dobrze radziły, jak mnie nie było. Także drużyna się spisuje na medal w dalszym ciągu. Wszyscy wiedzą, co mają robić. Młode zawodniczki gonią swoje starsze koleżanki. Także wszystko jest tak, jak ma być. W rundzie jesiennej Ekstraklasy Kobiet Enea Siarkopol zgromadził na swoim koncie w sumie 25 punktów, w 9 spotkaniach tracąc tylko 2 oczka. Z Bebeto AZS UJD Częstochowa i Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Zarówno z zespołem ze Śląska, jak i z drużyną z Mazowsza, tarnobrzyski zespół wygrywał w stosunku 3-2. Trzecią porażkę w podkarpackiej trzeciej lidze futsalu poniosła Siarka Tarnobrzeg, która przegrała tym razem z drużyną z Przeworska. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, gole kibice zobaczyli dopiero w drugiej części gry. Pierwszą bramkę w tym meczu strzelił dla Siarki Wojciech Bieniarz. Niestety kolejne gole zdobywali już tylko goście, którzy ostatecznie pokonali Siarkę 5-1. Patrząc na cały mecz, no to pierwsza połowa, no rzadko się zdarza wynik na hali 0-0 przez 20 minut ciągłej gry.
W pierwszej połowie wydaje mi się, że to był festiwal nie wykorzystał sytuacji, bo tak jak my, tak samo i Siarka miała swoje sytuacje. No, bramkarze, jak to się mówi, spisali się. Taka ich rola, żeby pomagać drużynie, i to zrobili. W drugiej połowie no, zaczęliśmy źle, bo straciliśmy bramkę. Ale tak jak sobie powiedzieliśmy, jak napoczniemy drużynę Siarki, no to już pójdzie. No i poszło 1, 2, 3, 4, 5 i jesteśmy zadowoleni z wyniku. Po to, nie ma co ukrywać, przejechaliśmy to po zwycięstwo. My już gramy któryś rok z kolei, troszkę było teraz reorganizacji. Druga, trzecia liga, ta druga liga makroregionalna, trzecia podkarpacka tak naprawdę została. No, zaczęliśmy nawet nieźle, bo w dotychczasowych meczach traciliśmy bramki już do początku meczy. W dniu dzisiejszym udało się nam to doprowadzić do przerwy, nawet prowadziliśmy 1-0, mieliśmy sytuację na 2-0. No ale tak jak to w piłce halowej jest, niewykorzystana sytuacja szybciutko się obróciła przeciwko nam, zbiło się 2-1. 3-1 po rzucie karnym niepotrzebnie i w związku z tym już było praktycznie z takim zespołem, gdzie widać kilku zawodników dojrzałych, ogranych na halówce, bo to jest jednak specyfika piłki, specyfika uderzeń, zachowania, ale tak jak poprzednio mówiliśmy, analizowaliśmy sytuację, no ci chłopcy uczą się, chcą poprawiać swoją szczególnie technikę, szybkość myślenia i to jest do tego ta piłka zgłoszona i po to my w sumie bierzemy udział w tych rozgrywkach, aby nie dość, że uatrakcyjnić, ale no, żeby mieli możliwość poprawienia pod presją czasu, presją przeciwnika, te swoje umiejętności te techniczne. My mamy sytuację do strzelania, ale widać to, co by prawdopodobnie wchodziło na boisko na trawie. Tutaj jest jednak piłka jest cięższa, niższa. Widać, że wkładają w to ogromną ilość siły, ale z tego ta piłka po prostu nawet nie chce wpaść gdzieś obok. No na pewno mówię, minusem tego jest, że ten skład jest co chwilę w zupełnie innym zestawieniu i to jest normalne, ale mówię, no my się tym za bardzo nie przejmujemy. Będziemy się cieszyć, jak wszyscy będą zdrowi, skończymy te rozgrywki i zaobserwujemy na wiosnę, czy miało sens wystawienie tej drużyny w tych rozgrywkach halowych, czy nie. Po trzech kolejkach Siarka jest jedynym zespołem bez punktów na koncie i w tabeli zajmuje ostatnie 6. miejsce. Na pierwszej lokacie z kompletem zwycięstw plasuje się zespół z Łańcuta przed Przeworskiem i Tech Project z Jarosławia. W sobotę 18 grudnia Siarka zmierzy się na wyjeździe z JKS Jarosław. Nie udało się siatkarzom Siarki rundy rewanżowej w podkarpackiej pierwszej lidze rozpocząć od zwycięstwa. Tarnobrzeska drużyna przegrała z Klimą z Błażowej 0-3, wciąż pozostaje bez wygranej w obecnym sezonie. Pierwszy set od początku przebiegał pod dyktando gości, którzy uzyskane na początku partii prowadzenie utrzymali do końca tej części gry, zwyciężając do 20. Najbardziej zacięty był drugi set, na początku którego Siarka prowadziła 9-5. Zacięta walka o każdy punkt trwała do końca tej partii, którą gospodarze nieznacznie przegrali do 23. Niewiele do powiedzenia tarnobrzeska drużyna miała z kolei w trzeciej odsłonie tego meczu, w której goście kontrolowali przebieg gry od początku do końca, zasłużenie zwyciężając do 19 i cały mecz 3-0. Wydawałoby się łatwe zwycięstwo, aczkolwiek no... Mimo wszystko trzeba było zagrać swoją siatkówkę. Też mamy trochę problemy kadrowe, jak i drużyna z Tarnobrzega. Przyjechaliśmy tutaj trochę osłabieni, ale koncentracja była od samego początku do samego końca spotkania i myślę, że chyba tak to spotkanie miało wyglądać z naszej strony. Się dziś w tym roku układa nam ta liga, ta drużyna, jest dużo młodzieży. No powiem tak, taką prawdę, no, że no, jest ciężko w tym sezonie. Co potwierdza po prostu miejsce w tabeli. Ja myślę, że to są bardzo minimalne postępy. Myślę, że są w stanie grać dużo lepiej, no ale to się wiąże z tym, że no, muszą być obecni na treningach, a od początku sezonu wygląda to no, trochę słabo, trochę ciężko. Większość zawodników tak jakbym miał policzyć na palcach chyba jednej ręki, że była po prostu szóstka przez cały okres treningów w tygodniu. Zawsze są jakieś braki, no i to później wychodzi. W ramach 12. kolejki ostatnia w tabeli Siarka zmierzy się z trzecią od końca drużyną TSV Sanok, z którą w pierwszej kolejce przegrała w Tarnobrzegu 0-3.
Tym razem z doświadczonym zespołem z Krasnego zmierzyły się tarnobrzeskie koszykarki w meczu 5. kolejki Podkarpackiej Ligi Kobiet U17. Przewaga gości była widoczna już po pierwszej kwarcie, którą Siarka przegrała 12-19. W kolejnych partiach przeciwniczki tarnobrzeskiej drużyny powiększały swoje prowadzenie, ostatecznie wygrywając 78-50. Powiem tak, nawet nie mecz, to punktowany trening, jak to mówią żużlowcy, także tak naprawdę no to drużyna Siarki jest młodszą drużyną od nas, więc tutaj widzieliśmy, że naszym doświadczeniem tutaj przerastamy ten zespół. Natomiast no, chodziło o to, żeby ten mecz rozegrać. Wiadomo, że trzy zespoły w tej lidze U17 są słabsze, dwa są, które biją się gdzieś tam o pierwsze miejsce i awans do Podkarpaciu i awans do rozgrywek centralnych. No i tak też podejście do tego meczu wyglądało nasze. Poćwiczyliśmy parę wariantów. Siarka, cieszę się, że ten zespół jest, że ten zespół robi postępy, bo naprawdę robi fajne postępy. Ja to obserwuję już od ubiegłego roku, że ten zespół się rozwija. Żal tylko, że parę zawodniczek z tego, co mi tu mówiono, odeszło i zachęcam te zawodniczki, żeby wróciły, żeby trenowały, bo im więcej nas będzie, tym ta dyscyplina będzie lepsza i też i rozwój ludzi, tych młodych dziewczyn będzie lepszy, bo sport jednak daje dużo, daje rozwój, daje satysfakcję, daje przyjemność taką życiową, daje przyjemność też z uprawiania tego sportu, a też pomaga w życiu. Mam nadzieję, że koszykówka będzie pomagać tym dziewczynom w życiu. Zespół z Krasnego jest zespołem ogranym. Widać to po tych dziewczynach. One wiedzą, jak się zachować na boisku. Są na zupełnie innym jakby poziomie wyszkolenia. Ale przez to, że dzisiaj ich było mniej, była szansa powalczyć o coś więcej, aniżeli jest w tej chwili na tablicy. Myślę, że gdyby dziewczyny nie zrobiły dużo prostych błędów, prostych podań, nietrafionych piłek spod kosza, gdzie już miały pozycje czyste, to może nie o zwycięstwo, ale na pewno o niższą przegraną, dużo niższą mogliśmy się postarać. Ale są to kolejne doświadczenia, które one zbierają. Dzisiaj mieliśmy za zadanie jak najwięcej rzucać z pół dystansu, ponieważ na poprzednim meczu prawie zupełnie tego nie rzucaliśmy. I dzisiaj rzuciły kilkanaście razy i część tych rzutów padło. I o to chodzi. Jest to też jakiś plus z tego meczu. Ja myślę, że każdy mecz dla dziewcząt czy chłopców w tym wieku jest doświadczeniem, które go rozwija. Które pozwala zweryfikować to, co robi na treningu właśnie w starciu z kimś innym, nie cały czas z tym samym kolegą, z tą samą koleżanką. Dlatego też właśnie zgłosiliśmy ich i do kategorii U15, i do kategorii U17, żeby tych meczów było jak najwięcej. No i póki co jakoś nam to wszystko udaje się zorganizować. Dziewczyny mobilizują się, jeździmy na mecze w pełnych składach. Jedne grają więcej, drugie grają mniej, tak jak wszędzie. I staramy się, żeby postępy były. Myślę, że pod koniec sezonu każda z nich będzie o wiele bogatsza w umiejętności techniczne i taktyczne niż jest w tej chwili. W sobotę 18 grudnia Siarka rozegra kolejny mecz ligowy w roczniku U17. Rywalem naszego zespołu będzie Bogdanka AZS UMCS Lublin. Spotkanie rozpocznie się w tarnobrzeskiej hali Mosir o godzinie 11.30. Dzień później, czyli w niedzielę 19 grudnia, również we własnej hali o godzinie 11.30, koszykarki Siarki podejmą zespół z Przemyśla w ramach 6. kolejki rozgrywek w roczniku U15. Poznaliśmy mistrza amatorskiej ligi tenisa stołowego w sezonie 2020-2021. Tytuł wywalczyła pierwsza drużyna IKS Jeziora Tarnobrzeg w składzie Sylwia Stala, Grzegorz Jerz, Jacek Lachor, Krzysztof Stala i Jakub Łoch. W meczu decydującym o tytule mistrzowskim Jezioro Tarnobrzeg pokonało MTS Grębów 5-4. To znaczy powiem ogólnie cały sezon ciężki był, bo tutaj akurat te cztery drużyny, które gramy, rywalizujemy między sobą, to są wyrównane, nie? No i każdemu się może przytrafić, wygrać, przegrać, ale nam się udało w końcowym tak jakby już w grze, w końcowej grze wygrać i walczyć o te pierwsze miejsce.
No i udało się, powiem, że udało się. Po ciężkim pojedynku, no ale mieliśmy po prostu tą małą przewagę cały czas jednym punktem, no i wygraliśmy tym jednym punktem. Nie? Drugie miejsce zajęła drużyna Red Bulls, trzecie zaś MTS Grębów. No po wyrównanej w sumie walce przegraliśmy, no, ale tak bywa w tym sporcie, raczej wygrywa, raz przegrywa. Przeciwnicy byli lepsi i wygrali. Ale trzecie miejsce w sumie też jest zadowalające dla nas, bo no, jest tu kilka naprawdę dobrych drużyn i wyrównanych zespołów, także mogło być też gorzej. Wzorem ubiegłych sezonów rozgrywki w amatorskiej lidze tenisa stołowego odbywały się w podziale na pierwszą i drugą ligę. Awans do wyższej ligi wywalczyły w tym roku zespoły Astoria Wadowice Górne i KTS Sandomierz. Kończymy sezon. Prawdopodobnie na początku przyszłego roku rozgrywamy dwa turnieje o mistrzostwo indywidualne pierwszej ligi i drugiej ligi. A nowy sezon, jeżeli pójdzie dobrze i nie będzie żadnych perturbacji w kraju, czyli zamknięcia hal, mamy zamiar ruszyć w ostatni wtorek stycznia lub pierwszy wtorek lutego 2022, również pierwsza i druga liga. W pierwszej lidze będzie 8 drużyn, natomiast w drugiej aż 10. Teraz IKS Tarnobrzeg przejął organizację amatorskiej ligi tenisa stołowego, więc tutaj przypada na nas, na prezesa Michała Piekarczyka i na mnie cała organizacja. No i cieszymy się, że jest, gramy, spotykamy się i to najważniejsze.